prezydenty, jak już dzisiaj powiedzieli. Postanowiłem zrobić w swoim klubie spotkanie ludzi, którzy uznają inne wartości. Tych, którzy są ateistami i tych, którzy wierzą w Boga. I sobie to wymyśliłem, że to będą jakieś takie filozoficzne racje, teologiczne, gdzie z jednej strony ci, którzy są religijni, będą teologiczne racje przestawiać na rzecz wartości Kościoła, a z drugiej strony ateiści będą też przybrani w jakieś togi. Powinieneś powiedzieć, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, a z drugiej strony ja pod tymi gówniarzu dyskusję proponujesz. Czy jest jakaś dyskusja, w której można podważać Pana Boga, zjeżdżaj mi za drzwi. No więc zjechałem za te drzwi i przyjemnie mi nie było. Więc to był jeden jakiś motyw, a z drugiej strony wydawało mi się wówczas, że rzeczywiście ta partia, która była partią monotematyczną, myślę o PZPR-ze, że ona w takim pluralizmie, który wydawał mi się już pluralizmem mocnym, nie przewidywałem stanu wojennego, że ona się przekształci w partię socjaldemokratyczną, czyli jakąś taką, nawet jeśli nie europejską, to europeizującą. I trzeci motyw to był taki, że ci, którzy na zebraniach partyjnych prostowali kręgosłupy czasem uczciwym ludziom, wiecie co znaczy prostować, czyli mówili, jak ty jesteś niepryncypialny, niegodzien jesteś, żebyś żył w kraju, w którym Polska Zjednoczona Partia funkcjonuje, zaczęli ci najbardziej, tacy skostniali partyjnie, zaczęli rzucać legitymację i co chwilę były informacje, że kolejnych 50 tysięcy członków partii rzuciło legitymację wtedy, kiedy to było łatwo. 100 tysięcy członków partii rzuciło legitymację, 500 000 członków partii rzuciło legitymację. I ja uznałem, wiecie, że to jest nie fair, że to jest jakieś głupie. I odnalazłem komitet taki miejski w Bydgoszczy, poszedłem, puste korytarze, siedział facet, nogi na biurku i ja powiedziałem, że ja przyszedłem, a on tak, tak, mówi, tam kosz gdzieś się wrzuca, a ja mówię, nie, ale ja chciałem wstąpić. I on uważał, że wariat jakiś przyszedł, ale ja uznałem, że właśnie wtedy człowiek może zademonstrować coś pod włos, że może pokazać jakiś element honoru, że teraz, kiedy wszyscy ci najbardziej marksistowscy i bardziej marksistowscy od Marx, chociaż partia w ogóle marksistowska wcale nie była, bo ja takimi pojęciami nie operuję, bo one mnie krępują i czasem wstydzą. Wypisałem taki kwestionariusz wstąpienia do partii. Mój ojciec, który był przeciwko tamtemu systemowi jako prywaciarz, on poznając te motywy, nawet był wzruszony. Pytanie, jeżeli chodzi o kwestię oddzielenia księdza jako księdza i pozostawienie jego sprawy kurii. A jeżeli przedstawienie mu zarzutów, na przykład tej pedofilii, o której teraz jest głośno, przez po prostu w sprawie karnej normalnej, czy pan uważa, że tak by nie było lepiej? Znaczy pani jest za tym, żeby ksiądz ponosił odpowiedzialność? Tak, ja osobiście tak. Twoje pewne wypowiedzi. Ja po raz pierwszy w konflikt wszedłem z ojcem dyrektorem, doktorem Tadeuszem Rydzykiem w 2000 roku, kiedy on próbował w Toruniu przejąć takie najatrakcyjniejsze działki budowlane po dawnej jednostce radzieckiej. Pisałem do niego listy otwarte. Nie będę już teraz pokazywać, co się wtedy działo, że było, nie będę tego opowiadał, ale przeżyłem straszne rzeczy. Straszne rzeczy. Aż pisałem listy otwarte do Rydzyka. Część tych listów, to szczerze muszę powiedzieć, przedrukowywała Gazeta Pomorska i Gazeta Wyborcza. Uczciwie muszę powiedzieć, ale też robiła to bardzo ostrożnie. I przestraszyłem władze Torunia i nie przekazały Rydzykowi tej ziemi. Ale później po 2-3 latach już cichcem dostał ziemię wcale nie gorsze w innym centrum Torunia i teraz tam już kończona jest bazylika większa niż ta w Licheniu czy gdzieś jeszcze. Mówiłem więc o tym, że przywileje dla księży nie są wskazane, nie są właściwe. Pamiętacie też Państwo sytuację arcybiskupa, który nazywa się Juliusz Pec z Poznania, który tamtym klerykom rozdawał majtki, groszki, takie wciągał ich gdzieś do łóżek i niech to ich wciągał przecież.
My w mojej formacji jesteśmy bardzo otwarci wobec homoseksualizmu, tylko nie można wykorzystywać funkcji do tego, żeby zniewalać seksualnie ludzi, a przedtem funkcję arcybiskupa wykorzystywał, dlatego że te majtki rozdawał nie ludziom na ulicy, tylko rozdawał to klerykom, którzy byli mu podporządkowani. I mniej więcej w tym samym czasie, pamiętacie takiego polityka samoobrony Ryszlińskiego, który też za wykorzystywanie seksualne podległej mu osoby został osadzony w więzieniu. Ja to mówiłem w telewizji, tylko wtedy, Boże, ja próbowałem wyciszać mikrofony i udawać, że będę nikt tego nie powiedział i nie daj Boże, żeby to jeszcze tę audycję powtórzyć. Mówiłem, że nie może być takiej sytuacji, że za to samo Stanisław Brzwiński z samoobrony siedzi w więzieniu i dobrze, że siedzi, i za podobne rzeczy arcybiskup Juliusz Pec też siedzi, tylko nie siedzi w więzieniu, a w pałacu biskupim i ma się bardzo dobrze. I dziś to się potwierdziło, przymykanie oczu na tamte sprawy. Pamiętam, jak był broniony właśnie ten Pec przez Rydzyka, jak był broniony przez polityków Prawa i Sprawiedliwości, taką panią posłankę z Torunia, jakże był broniony. Dziś to się wszystko mści, wychodzą rzeczy takie. Dziś w Gazecie Wyborczej jest wywiad ze złotym medalistą skoku o tyczce Władysławem Kozakiewiczem, tym, który słynny gest Kozakiewicza pokazał kiedyś na olimpiadzie w Meksyku. W Moskwie, przepraszam, w 1968 roku, w Moskwie w 1980 roku. No więc Kozakiewicz mówi, że on też był molestowany przez księdza, ale wtedy to było nie do pomyślenia, żeby o tym głośno powiedzieć. Ksiądz jeszcze przy okazji, jeśli popełnia przestępstwo wobec podległych sobie czy wobec dzieci, to już nie jest przestępstwo, to jest zbrodnia, bo ta misja księdza, nawet nie zawód, ta misja księdza, ona dla wielu ludzi ufnych i religijnych, tych młodych ludzi, to jest jakaś misja bardzo schrystianizowana, czy ta sutanna, ona dodaje jeszcze jakby moralnej wartości i Kościół to nadużywa. Teraz Michali, zwróćcie uwagę, ile tych strasznych rzeczy, które ja pierwszy mówiłem parę lat temu o tym, jaką rolę odegrał przy molestowaniu wobec ukrywania zbrodni, molestowania dziewczynek na parafii w Tylawie, gdzie nikt nie brał tego pod uwagę. Mówiłem o policjancie, który miał odwagę zatrzymać Michalika do kontroli drogowej. Bardzo słusznie. Co się dzieje dzisiaj z tym policjantem? Nie chcę opowiadać, bo to dramat całej rodziny. Kiedy pojawiły się teraz te haniebne wypowiedzi Michalika, to ktoś z jego współpracowników bronił go, że jak można świętego męża tak oczerniać i oskarżać, skoro jeden z największych na świecie uniwersytetów, Cambridge, przyznał mu tytuł Człowieka Roku za wartości moralne. No i okazało się przedwczoraj, że ten tytuł Człowieka Roku nadany niby przez Uniwersytet Cambridge arcybiskup Michalik kupił za 1200 zł. Nikt nie może mieć w Polsce przywilejów. Pisałem to 13 lat temu do Rydzyka, kiedy odważnych było mało. Pisałem, szanowny księże, to, że ksiądz nosi sutannę, nie upoważnia do tego, żeby ksiądz mógł mieć więcej. Ani polityk nie może mieć przywilejów, ani ksiądz, ani nikt, kto żyje w tym kraju. Stanisław Dziwisz, przepraszam, to ten, który te próbki z krwią papieża gdzieś roznosił. Powiedział, że w Polsce nie powinno obowiązywać prawo stanowione, czyli prawo boskie. Czy widzieliście kiedyś coś tak okrutnego i niemądrze wypowiedzianego? Prawo boskie to znaczy, jak wysłyszałem to w pani pytaniu, że jeśli ksiądz popełnia jakieś przestępstwo, to wtedy w imię prawa boskiego za przestępstwo on musi dwa miesiące pokontemplować w klasztorze, bo takie kary ksiądz księdzu przyznawał, musi na grochu poklęczeć dwie godziny i odmówić 10 zdrowaśnień. Niech to zrobi, ale wymiar prawa i kodeks karny dotyczyć musi każdego sprawiedliwie. I myślę, że w Polsce te standardy odzyskamy, gdzie ksiądz nie będzie ponad prawem.
macie jeszcze jakieś pytania? Mogą być prywatne. Nie, oczywiście na wszystkie odpowiem, bo przecież jest to wyższa szkoła demokracji, ale nie do tego stopnia. Proszę. Spraw teraźniejszych. Czy byłaby taka szansa, by pan na swoim stanowisku móc w drodze tych reform edukacji wspomnieć dobre słowo, wspomnieć coś bardzo pozytywnego o naszej uczelni? Już nasza uczelnia powstała 3 lata temu i jest jedną praktycznie najlepszą uczelnią w Grudziądzu. Czy jest szansa, żeby na tym poziomie ogólnopolskim móc wspomnieć na temat naszej Wyższej Szkoły Demokracji? Szkoła Demokracji jest uczelnią, która mi imponuje. Gdybym było kilkadziesiąt lat młodszy, to dokonałbym edukację bardziej właściwego wyboru. Ale to, co kolega proponuje, to jest Wyższa Szkoła PR-u. Nie wiem. Mamy jeszcze trochę czasu. Melchior Wańkowicz, jeśli słyszeliście o takim panu, świetny felietonista, publicysta, pisarz, kiedyś mówił, że podczas każdej rozmowy należy dyskusję od czasu do czasu odśmiać, jeśli jest za poważna. Akurat na szczęście nie ma takiej atmosfery, gdzie trzeba by ją odśmiewać. Nie chce pan. Nie, proszę pana. Ten brak wrócił tutaj i żeby śledztwo można było dokończyć? Nie, oczywiście, że ten brak powinien wrócić się do niego sobie prawie. Wie pan, jeśli ja idę w imieniu Prezydium Sejmu składać wieniec na Powązki w rocznicę katastrofy smoleńskiej, a naprzeciwko mnie stają kupce, które krzyczą, które wrzeszczą, to ja mam uwagę do nich podejść, wie pan, i są wtedy kamery i ja im mówię, nie powinniście tego robić, nie uciekam, ale z drugiej strony dziwię się, ile w nich takiej nieludzkiej odwagi, żeby przyjść nawet w takim miejscu czynić awanturę polityczną. Ale gdy idzie o tę katastrofę smoleńską, to dziś jeszcze mówię w radiu, czy to wczoraj jeszcze w forum w telewizji wieczorem, że przez to niby wyjaśnianie zdezorientowało się jak nigdy opinię publiczną. Przedwczoraj zostały ogłoszone badania sondażowe, gdzie bez mała 50% Polaków, 45-46% uważa, że nie wie już tak naprawdę, o co chodzi w wyjaśnianiu tej katastrofy smoleńskiej. No to rzeczywiście czegoś takiego dokonać może tylko Antoni Macierewicz, który czegoś nie dotknie, nie rośnie z tego, nie dość, że nawet pierwsze piętro, to wszystko przemieni się w piasek, pustynię i gruzowisko. Tak nie można, ja wiele tych ofiar to byli moi przyjaciele, ale nieważne przyjaciele czy nie, to była narodowa katastrofa. Każdy ton polityczny jest draństwem, nie powinno go być. Jeśli znajdziemy możliwość, żeby rozwiązać ten zespół Macierewicza, to ja z całą pewnością będę tej sprawie służył. W imię pamięci o ofiarach i w imię tego, by ludzie nie byli szarpani politycznymi w tej sprawie emocjami, ażeby wszyscy ponad podziałami mogli myśleć o tych, którzy zginęli w kategorii smutku i żałoby, a nie rozterki politycznej. Powaj, ludzie, nie ludzi. Chodzi mi o kwestię taką. Normalna katastrofa. Czy nie powinniśmy ściągnąć tego wraku tutaj i dokonać, tak jak normalnie po każdej katastrofie, choćby rozpadł się na nie wiadomo ile części, złożyć go razem, żeby można było po prostu tą sprawę zamknąć tą żenadę, która jest tutaj, która podzieliła Polaków, bo podzieliła po katastrofie, jest i przed katastrofą, no niestety, i to nie tylko osoby związane, powiedzmy, z polityką, ale to wszystkich ludzi. Ludzi to męczy, bo są ogłupiani. Faktycznie. Czy nie lepiej by było to no nie wiem, no ściągnąć, zrobić... Mimo tego, że ja też wielokrotnie mówiłem publicznie, że ten wrak powinien być tutaj. Ten wrak nie jest tutaj sprowadzony, ale jest wiele innych możliwości takich, żeby się złączyć na rzecz wyjaśniania tej katastrofy. A jeśli tu trwa awantura, to sprowadzenie tego wraku będzie się wciąż oddalać, a nie przybliżać. To jest raz. A dwa, często też mówiłem, że rząd Platformy Obywatelskiej PSL też nie jest bez winy. I się ze mną koledzy z Platformy Obywatelskiej zgadzali. Bo jeśli z jednej strony widać szaleństwo, które udaje argumentację, to szaleństwo zespołu Macierewicza i polityków PiS-u, to czasem rząd, nawet jak nie ma nic do powiedzenia, to powinien w tej sprawie co najmniej 2 razy w tygodniu robić konferencję i powiedzieć,
Wystąpiliśmy do Rosjan o zwrot wraku. Liczyliśmy na odpowiedź, tej odpowiedzi na razie nie ma. Powołaliśmy zespół rządowy. Do tego zespołu rządowego pragniemy dokoptować. Takich informacji nie ma. Jeśli widać, że tej polityki informacyjnej rząd nie prowadzi, to ta przestrzeń pozostaje wolna dla tych szaleństw politycznych. Czyli rząd też tu ma jakąś winę, że tej dobrej, rzetelnej polityki informacyjnej nie ma tu jak na lekarstwo. Bardzo proszę. Do ulubionego chyba Macierewicza. Wie pan co, ja się obawiam, że po prostu zrobimy z niego męczennika. Ja to, nie wiem, uważam, że to nie jest dobry pomysł, że już niech on chyba sam zakończy te swoje prace, bo w takim momencie mnie się wydaje, że po tych wszystkich rewelacjach jego, to my zrobimy z niego męczennika i będziemy mieli nową falę jakby nawrotu tego... Jego złotych myśli, powiedzmy. O. Mądry naród, pamiętacie, polityk PiSu kiedyś powiedział, że ciemny lud to kupi, czyli tak bezczelnie mówił o Polakach. Nie, ja uważam, że Polacy to nie ciemny lud. To ludzie, którzy potrafią, zwłaszcza w tak długiej, nienawistnej rozmowie na temat tej katastrofy, w końcu oddzielić ziarna od plew. Nie macie żadnym bohaterem narodowym, żadnym nowym Jezusem Chrystusem, Mesjaszem nowych czasów się nie stanie, ale szkoda tego czasu publicznego, który można by poświęcić na rozmowy o innych rzeczach, które tutaj chociażby padały, a tego się nie robi. Ale ta obiecana anegdota, choć wymyśliłem inną, skoro nazwisko Macierewicza pada i nie jest anegdota, to nie jest rzecz wymyślana, to są fakty. Ja jestem już drugą kadencję wicemarszałkiem i w poprzedniej kadencji wicemarszałkiem był Stefan Niesiołowski, którego znacie, myślę. I Stefan Niesiołowski, on miał dwie obsesje, czyli jak słyszał związki partnerskie, to trząsł się z przerażenia, czyli nie mógł w ogóle zaakceptować pomysłu mówienia o związkach partnerskich. I drugą rzeczą, też zaczynał być zdenerwowany, kiedy pojawiało się nazwisko Macierewicz, którego nie cierpiał. No i ta anegdota jest taka, że zdradzam pewnego rodzaju zdarzenia, ale myślę, że już mam prawo w czasie. Czyli każde posiedzenie prezydium Sejmu to marszałek i wicemarszałkowie, rozpoczynało się w taki sposób, że tutaj na szczycie stołu siedział ówczesny marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna, tutaj siedziała wicemarszałek z PSL-u, tu siedział Marek Kuchciński z PiS-u, tu siedziałem ja, a obok mnie wicemarszałek Niesiołowski i mniej więcej posiedzenia zaczynały się tak, że wicemarszałek z PiS-u zwracał się do marszałka Schetyny: panie marszałku, ja chciałem zgłosić Antoniego Macierewicza do Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Jeszcze Schetyna nie zdążył się odezwać, a tu zrywał się Stefan Niesiołowski. Nie mogę tego powiedzieć, jak mówił o Macierewiczu. Ale zrywał się na nudne nogi, patrzył surowo na marszałka Kuchcińskiego i z PiS-u mówił: o, panie kolego, Macierewiczowi mówię nie. Głosowanie, Macierewicz przegrywał, nie wchodził do żadnej komisji. Kolejne posiedzenie prezydium Sejmu, sytuacja podobna, Schetyna otwiera, Kuchciński zgłasza Macierewicza do jakiejś komisji, nie zdążyliśmy zareagować, a tu ktoś się zrywa, Niesiołowski, panie kolego, Macierewiczowi mówię nie. No i Macierewicz w ten sposób nieustannie nigdzie do żadnej komisji się nie dostawał. Ja, znając te uprzedzenia marszałka Niesiołowskiego, kiedyś stoimy przed prezydium Sejmu, tak nieoficjalnie, i marszałek Niesiołowski mówi do mnie: słuchaj, czy nie poprowadziłbyś za mnie 2 godzin posiedzenia, kiedy ja miałem prowadzić, bo mnie tam to nie pasuje. Ja mówię: dobrze, ja mam w tym czasie wolne te 2 godziny, to poprowadzę. A on mówi: a czy mógłbym coś dla ciebie zrobić? I ja mówię: nie, ja sobie poradzę ze swoim prowadzeniem i z twoim. Ale taką przybrałem poważną minę. Ale wiesz co, za to, że ja poprowadzę te 2 godziny za ciebie, musisz zrobić coś dla mnie. Tak, oczywiście, no, skoro poprowadzisz te 2 godziny, tylko co chcesz? A ja mówię: Stefan, no w związku z tym 2 rzeczy dla mnie zrobisz. Poprzesz wreszcie SLD-owski projekt ustawy o związkach partnerskich i dwa, poprzesz wreszcie Macierewicza do jakiejś komisji.
I tu mnie Siomorski się chwilę zastanowił i mówi: wiesz co, Jurek, w zasadzie do związków partnerskich już nie przekonał. Na takim spotkaniu? O same wybory, co zrobić, żeby przekonać? Ja mówię, mam taką propozycję, że jeżeli oni proponują 1000 zł, to my zaproponujemy, nie, to było 500 zł, jeżeli my oni proponują 500 zł, to my zaproponujemy 1000 zł. A my żeśmy te wybory przegrali, więc tak się zastanawiam, czy z tym Macierewiczem nie będzie podobnie, że zrobimy z niego męczennika. Czy są jeszcze jakieś pytania? W takim razie odpowiem na to. Sama pani uczciwie powiedziała, że mimo że mnie pani namawiała, ja przed wyborami uznałem, że trzeba być tak samo przyzwoitym jak po wyborach. Nie można składać obietnic takich, gdzie później człowiek będzie kanałami chodził i nie będzie miał odwagi spojrzeć państwu w oczy. Trzeba być uczciwym również w kampanii wyborczej, ale jedyną metodą na to, żeby było w Polsce lepiej, żeby becikowe było becikowym, żeby wyjaśnianie komisji było wyjaśnianiem komisji, żeby dzieci mogły iść od 6 roku życia do szkoły. To jest jedno, żebyście państwo mieli pracę po skończeniu tej uczelni, żeby inni młodzi ludzie, to jest rozwój gospodarki. Tymczasem nie robi się żadnych takich impulsów rozwojowych. Pan premier obiecał w swoim drugim exposé parę miesięcy temu, że gospodarka ruszy, że Sojusz Lewicy Demokratycznej wreszcie uzyska swoje satysfakcje, bo my premiera namawialiśmy, żeby zachowywał się proinwestycyjnie, bo nie można nieustannie tej gospodarki dusić bez tych impulsów rozwojowych, bo nie będzie ani miejsc pracy, ani wzrostu wynagrodzeń, ani większych podatków. Dalej właśnie ta innowacyjność nie została uruchomiona. Premier obiecywał 40 miliardów złotych na takie modernizacyjno-inwestycyjne działania. Czy wy wiecie na przykład, że ze względu na to, że warunki do gospodarowania nie są dla przedsiębiorców atrakcyjne, 200 miliardów złotych przedsiębiorcy trzymają w instrumentach finansowych, w tak zwanej skarpecie, i tego nie inwestują, bo uważają, że nie ma ku temu warunku. No przecież to jest bezrozumność, żeby nie stworzyć właśnie takich warunków dla przedsiębiorców, żeby chcieli te środki uruchomić, żeby im się to opłacało. Więc wszystkie detaliczne spełnienia, one są na wyciągnięcie ręki. Tylko żeby je zrealizować, do tego trzeba zdolnych. Dziękuję bardzo. Tutaj naszych studentów. Chcielibyśmy panu marszałkowi bardzo serdecznie podziękować, że zechciał nas odwiedzić. No i odpowiadać na nasze pytania. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękuję.